Robert, jesteśmy dzisiaj na pikniku lotniczym. Powiedz, skąd twoja obecność tutaj? Czy to jest zamiłowania do lotnictwa? Czy masz tutaj przyjaciół? Ktoś cię zaprosił do organizacji? Witam bardzo serdecznie. Tak, mógłbym powiedzieć z zamiłowania do lotnictwa, bo faktycznie lubię latać. I to właśnie dzisiaj z kapitanem Wroną, którego miałem okazję dzisiaj poznać, a tak naprawdę wiem o nim, bo przyjaźni się z naszą bardzo dobrą przyjaciółką. I rozmawialiśmy właśnie o lotnictwie. Ale tak naprawdę to zacząłbym od początku, bo chyba przyczyniłem się w jakiś sposób, że rok temu tutaj zaczął się ten piknik, ponieważ byliśmy, pozdrawiamy u Marcina Millera, założyciela i lidera, wokalistę zespołu Boys, na wywiadzie właśnie u niego na Mazurach i spotkaliśmy panią Agatę, dyrektorkę tej szkoły, organizatorkę tego pikniku, która też była, czekała na Marcina, na jakąś krótką reklamówkę tej szkoły, bo szuka jakiejś promocji, no chyba dzisiaj po dzisiejszym pikniku, jak widzę, już nie będzie potrzebowała. No też promocja zawsze dźwignią handlu, prawda? I reklama, promocja. I, no i tak poznaliśmy się i tak zastanawiałem się cały czas, bo pani Agata, dziękuję, że mogę pana poznać, proszę pamiętać o nas, pisała, dzwoniła do mnie. Ja sobie pomyślałem, że znam kolegę, który jest aktorem i gdzieś tam brał udział. Wiem, że też mocniej był zaangażowany w powstanie filmu Division 303 i mówię, więc mam kolegę. I warto by było, żeby pani go poznała. Wymieniłem ich numerami. No i wiem, że ten kolega później poznał też z klubem biznesowym, z którym kiedyś współpracowałem, też z prezeską. No i tak się zaczęło, gdzieś pozyskali jakiś kapitał, powstał jakiś pomysł pikniku, bo tam też robiliśmy różne imprezy i tego też takiej formy piknikowej. No i tak się naprawdę zaczęło. No rok temu mnie tutaj nie było. I gdzieś nasze drogi znowu się przecięły, bo mój serdeczny kolega i człowiek, z którym też robię między innymi portal turystyczny, Mariusz, którego też znacie, robił wywiad i jechaliśmy właśnie na Mazury i robił wywiad tutaj w tej szkole. Ja mówię, ale ja znam dyrektorkę, tak? No ale ponieważ jechaliśmy z ważnym VIP-em, więc ja z nim pojechałem na kawę, on poszedł szybko, zrobił z nim wywiad i później zadzwoniłem do pani Agaty i pani Agata mówi, kurczę, było panią, czy trzeba wejść do nas na kawę, byśmy ugościli, a więc no następnym razem. No i się okazało, że znowu organizują piknik. Nawet nie ukrywam, chciałem trochę pomóc i coś tam pomogłem, ale bardzo mało, ponieważ trochę nie miałem czasu. A do tego no, wiem, że niektóre firmy, tak jak banki, one sobie tutaj w tym rejonie nie przeszkadzają, a ja znam jakiegoś prezesa jednego z banków, który chciał nawet tutaj w jakiś sposób zaistnieć, no ale już był inny bank, więc ja już to nawet nie wchodzę i się okazało, że no, mniej pomogłem niż mógłbym coś pewnie tam pomóc. No ale przyjechałem na tą imprezę, przywiozłem dzisiaj VIP-ów, tak? Przywiozłem waszego prezesa też tutaj akurat i fajnie, bo zawsze się lubimy i wspieramy. No i jestem pod wrażeniem. Ja kiedyś organizowałem pikniki, pogoda. Mają załatwioną pogodę i to jest najważniejsze. Jak jest udana pogoda, to jest piknik udany. Dobra. Jak nie ma pogody, piknik jest nieudany. Dobra, a powiedz mi, czy korzystałeś już z tych symulatorów? Latałeś helikopterem? Bądź gdzie indziej próbowałeś swoich sił dzisiaj? Bałem się pytania, czy korzystałem. Korzystałem, tak, na pewno korzystałem ze strefy VIP, tak? Tak, przejrzałem tutaj ten hardgun, widzę, że jest dużo fajnych samochodów, symulatorów. Natomiast osobiście nie korzystałem, duże kolejki, bardziej więcej atrakcji dla dzieci. Widzę, że tam są wyścigi, off-roady. Czekam na występy zespołu, widziałem Szymona Wydrę, widzę innych artystów i bardziej to mnie interesuje pod względem kulturalno-wokalno-muzycznym. Czyli będziesz tańczył? Pewnie tak, wieczorem tak. Tańczyć lubię, gorzej ze śpiewaniem. Natomiast no, jestem pod wrażeniem, jest tutaj ze 2000 ludzi, jesteśmy tak na lotnisku mało znanym, bo GPS no, ciężko to wynajduje. Jest środek lasu, lata helikopter. No okrągło tak naprawdę, tak, ale... czyli jest zainteresowanie samymi lotami. Tak, oczywiście płatne, nie będę mówił, lepiej się dowiedzieć, przyjeżdżać, zapraszam, przyjechać, ale na pewno fajnie, ja latałem helikopterem niejednokrotnie i naprawdę widok z góry jest fantastyczny. Ja zaraz lecę. Trzymam kciuki, myślę, że fajnie, no dużo lasu, więc nie wiem jaki ma zasięg. Ale jakby gdzieś tam poleciał trochę dalej, bo tu są bardzo ciekawe też tereny, no przyroda, natura. Z góry wygląda to naprawdę świetnie. Jeżeli się nie boisz, ja się nie boję, to
fantastycznie, tak? To zapraszamy do zabawy, zapraszamy na piknik. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powiem, że na pewno pani dyrektor chciałaby, zapraszamy do szkoły, bo ja nie wiem, czy... Szkoła jest... już ma 100% obłożenia, chcę powiedzieć. Czyli do szkoły nie zapraszamy, ma 100% obłożenia. Zapraszamy w przyszłym roku. W przyszłym roku, ale naprawdę zawód pilota, jest to bardzo ciekawe i dzisiaj ludzie, gdzie mówią o jakiejś bezrobocie, wiem, że po tej szkole, bo mam z wywiadu od Mariusza, wiem, że ludzie mają pracę, że czeka na nich praca i za dobre pieniądze. Dokładnie. Więc tak. Naprawdę warto przebranżawiać się i szukać zawodów, na przykład jak zawód pilota. Dokładnie. A ta szkoła daje takie możliwości. Dziękuję za zaproszenie, dobrej zabawy i wam dziękuję za to, że znowu jesteście na fajnej imprezie. Pozdrawiam serdecznie. Ja dziękuję za rozmowę.